Witam na naszym webinarze. Nazywam się Tomasz Czempiński. Dzisiaj będę mówił o tym, jak szybko i sprawnie możemy w 10 prostych krokach przejść na tryb pracy zdalnej. Niestety żyjemy w takich czasach, a ostatnie wydarzenia są tego dowodem, że nie prowadzimy już dyskusji, czy praca zdalna jest efektywna i pożądana, czy będziemy mogli działać w takim modelu i jak będziemy mogli zarządzać działaniami operacyjnymi. To stało się naszą rzeczywistością. Rozprzestrzenianie się na całym świecie epidemii ma ogromny wpływ na zmianę naszych przyzwyczajeń w sposobie pracy. Już od jakiegoś czasu można było zauważyć wzrost usług telemedycznych. Powszechne stają się konsultacje z lekarzami rodzinnymi i innymi specjalistami przez wszelkiego rodzaju komunikatory i platformy do wideokonferencji. Wiemy, że miliony ludzi w Chinach skutecznie zaczęło pracować zdalnie przez internet. To właściwie dobra wiadomość, bo to świadczy, że rzeczywiście jest to możliwe. Google, Microsoft, Twitter i wiele innych firm technologicznych przeszło całkowicie na pracę zdalną. Jak ktoś ma dzieci w wieku szkolnym, to bardzo dobrze wie, że obecnie wszystkie zajęcia szkolne prowadzone są przez internet. Dzieci wykorzystują narzędzia do pracy online z nauczycielami, jak i korzystają z dedykowanych serwisów internetowych wspierających podstawowy program nauczania. Bitix24, jak i inni dostawcy rozszerzyli swoje plany, aby wspierać jak tylko mogą swoich klientów. Obecnie darmowy plan Bitix24 został rozszerzony o możliwość zakładania nielimitowanej liczby użytkowników. Ostatnio słyszymy także, jak platformy takie jak Zoom, Skype czy Microsoft Teams przeżywają prawdziwe oblężenie, wspierając codzienną pracę ludzi na całym świecie w kontekście spotkań i wideokonferencji. Wyzwaniem, przed którym stają teraz ludzie biznesu, ale także osoby zarządzające instytucjami publicznymi, jest to, czy możemy działać zdalnie i współpracować, czy raczej jesteśmy skazani na zamknięcie swojej działalności. Oczywiście nie wszystko i nie każda praca może być wykonywana zdalnie. Wiadomo, nie można zdalnie budować lub prowadzić hotelu. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że niektóre obszary biznesu będą bardziej dotknięte tym kryzysem i to niestety nie jest jedyna zła wiadomość. Oczywiście wirusolodzy i lekarze mówią, że ta epidemia na pewno się skończy i za jakiś czas wrócimy do normalności. Natomiast złą wiadomością jest to, że przedstawiciele banków i światowi ekonomiści wspólnie twierdzą, że uderzy w nas głęboka recesja. Więc kiedy będę za chwilę mówił o technologiach, technikach i narzędziach, chcę, abyście skoncentrowali się na idei, jak być bardziej skutecznym i bardziej wydajnym teraz w obecnej sytuacji i po zakończeniu epidemii. Myślę, że istnieje kilka sposobów, aby przetrwać ten bardzo trudny czas i istnieje wiele rozwiązań i narzędzi IT, które mogą Wam pomóc. Nie jestem pewien, ilu z Was, oglądając ten webinar, słyszy po raz pierwszy o Bitix24. Chciałem powiedzieć kilka słów o tej firmie i trochę ją uwiarygodnić. Bitix24 wystartował w 2012 roku i z założenia firma chciała działać jak najwięcej zdalnie. Obecnie posiadają swoich klientów w 128 krajach, ale od początku ludzie budujący tą firmę zdawali sobie sprawę, że będą projektować swoje procesy trochę w odmienny sposób, inaczej niż inne firmy. Założenia były takie, aby nie otwierać lokalnych biur, nie zatrudniać lokalnych sprzedawców, tylko oprzeć się na sprzedaży zdalnej. Firma posiada w Europie drugą co do wielkości sieć partnerską zaraz po Microsoft. Ponad 16 tysięcy partnerów. Każdy z tych partnerów może potwierdzić, że w rzeczywistości z większością z nich ludzie z Bitix24 nie spotkali się nigdy twarzą w twarz. Bitix co prawda organizuje spotkania partnerskie 2 razy w roku, ale poza tymi spotkaniami wszystkie nasze działania realizowane są zdalnie. Bitix24 jest platformą rozpoznawalną na całym świecie. Obecnie prawie 7 milionów organizacji
zarejestrowało się od 2012 roku, więc jak widać, robienie rzeczy zdalnie w żadnym wypadku nie determinuje, że Twoja firma pozostanie mała lub będzie działać jedynie lokalnie. Niektóre działy w firmie zostały tak zaprojektowane, aby od pierwszego dnia ich działalności ludzie pracowali zdalnie. System dostępny jest w 16 językach i jest używany w wielu krajach na różnych kontynentach. Konsultanci, którzy wspierają klientów, pracują w różnych strefach czasowych i mówią w różnych językach: po angielsku, niemiecku, włosku, portugalsku, po rosyjsku, ukraińsku oraz w języku polskim. Ci konsultanci pracują z domu i to była decyzja, która została podjęta wiele lat temu. W obecnej sytuacji prawie 500 pracowników, oprócz kilku osób, pracuje zdalnie, posiadając pełną infrastrukturę informatyczną, pozwalającą na świadczenie swoich usług bez żadnej przerwy. Wielu właścicieli firm stoi teraz przed wyzwaniem w kontekście uruchomienia pracy zdalnej. Nie wiedzą, jak do tego przygotować firmę. Nie wiedzą, które narzędzia muszą wykorzystać, aby nie stracić kontroli. Przecież do tej pory można było chodzić po biurze, rozmawiać z pracownikami i w pełni rozumieć, co się dzieje w firmie. Teraz tak nie będzie. Trzecim obszarem jest problem zapewnienia przejrzystości pracy w kontekście pracy zdalnej, aby wiedzieć, co się dzieje w każdym dziale i jak działają wszystkie wewnętrzne procesy w organizacji. Myślę, że nie będę w błędzie, kiedy powiem, że generalnie większość firm i organizacji do tej pory nie były przygotowane do pracy zdalnej. Dobrą wiadomością jest to, że większość z nas jest gotowa do pracy zdalnej, oczywiście w branżach, w których jest to możliwe. Przede wszystkim dlatego, że technologie, które są potrzebne do pracy zdalnej, codziennie używamy. Większość z nas używa sieci społecznościowych, codziennie korzysta z Facebooka, czyta wiadomości na Twitterze, ludzie korzystają z różnych komunikatorów, jak Messenger, Viber, Telegram, WhatsApp, więc bardzo dobrze znają te technologie. Poza nielicznymi wyjątkami mamy w całym kraju pokrycie szybkim internetem, więc wszelkie usługi działają bez problemu. Nie trzeba także ludziom tłumaczyć, jak działa udostępnianie plików w chmurze. Ludzie korzystają z Dropboxa, iClouda czy Google Drive'a, przesyłają do chmury pliki, wiedzą, jak działa synchronizacja w tle i jak można je współdzielić. Podsumowując, ludzie są gotowi do pracy zdalnej. Firmy i pozostałe organizacje niekoniecznie, ale z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi i metodologii jest to wykonalne. Jeśli pracujemy w branży, w której praca zdalna jest możliwa, potrzebujemy odpowiednich pomysłów i narzędzi, aby pracować wydajnie. W kolejnej części tej prezentacji omówię, jak szybko można uruchomić w firmie pracę zdalną z wykorzystaniem platformy Bitrix 24 w 10 prostych krokach. Przedstawione pomysły mogą być odpowiednie dla całej firmy, a może jedynie dla niektórych działów, w zależności od potrzeb. Mówiąc o szybkim uruchomieniu, mam na myśli czas jednego dnia dla małej organizacji do 3-4 dni dla większych firm. W Bitrix, jak mówiłem, pracuje około 500 pracowników. Uruchomienie pracy zdalnej zajęło im podobno jeden dzień. Obecnie nie tylko poszczególne działy, ale cała firma pracuje zdalnie. Jeśli chcielibyście zapamiętać jeden najważniejszy wniosek z tego webinaru, to powinno być to. Aby być efektywnym w kontekście pracy zdalnej, powinniście stworzyć jedną cyfrową przestrzeń roboczą dla całej organizacji. Chciałbym Was do tego przekonać i mam nadzieję, że będę w tym wystarczająco przekonywujący w dalszej części tego webinaru. Ponieważ jeśli tego nie zrobicie, możecie spotkać się z wieloma poważnymi wyzwaniami. Każdy pracownik w organizacji powinien być dodany do tej przestrzeni. Bitrix wychodzi naprzeciw tym potrzebom, dlatego teraz w darmowym planie można dodawać nieograniczoną liczbę użytkowników. Wiadomo, że w tych trudnych czasach są firmy,
które nie mają pieniędzy na inwestycje lub procesy zakupowe, trwają zbyt długo, by sobie na to pozwolić, a trzeba przecież działać szybko. Uważam, że ludzie popełniają dwa duże błędy i chciałem o nich wspomnieć, abyście ich uniknęli. Wideokonferencje są naprawdę super. Ludzie wykorzystują narzędzia do wideokonferencji takie jak Zoom, GoToMeeting, Microsoft Teams, Bitrix 24, aby się spotkać, ponieważ jest to naprawdę niezbędne narzędzie. Ale to jedynie część naszych aktywności w pracy i nie można mówić, że jeśli organizujemy jedynie konferencje, to w pełni wykorzystujemy potencjał pracy zdalnej. Jeśli robicie jedynie wideokonferencje, nie można powiedzieć, że jesteście efektywni pracując zdalnie. Drugi problem jest może bardziej kontrowersyjny, ale mam nadzieję, że wiele osób zgodzi się ze mną po tym, co chcę powiedzieć. Firmy przed wystąpieniem epidemii wykorzystywały wiele oddzielnych narzędzi. Na slajdzie przedstawiliśmy kilka z nich. Każdy z tych narzędzi jest naprawdę świetny. Slack jest super do czatowania, Dropbox jest liderem w obszarze udostępniania plików, Google Calendar jest fantastyczny, Salesforce jest liderem w obszarze CRM na świecie, Zendesk jest naprawdę dobrym narzędziem w obszarze helpdesku. Wszystkie te narzędzia działały przed kryzysem bardzo dobrze. Problem polega na tym, że są to niezależne rozwiązania i bardzo często wykorzystywane jedynie przez pewne grupy użytkowników. Wykorzystanie niezależnych rozwiązań może powodować chaos informacyjny trudny do opanowania. Sprzedawcy korzystają przeważnie jedynie z CRM, helpdesk korzysta z innych narzędzi itd., itd. Trudno jest z wykorzystaniem niezależnych rozwiązań osiągnąć przejrzystość procesów, o której wspomniałem wcześniej. Dlatego tak ważne jest, aby budować jedną przestrzeń roboczą dla wszystkich pracowników. Jeśli nie mamy tej wspólnej przestrzeni roboczej, to zaczynają się problemy. Mamy wiele sygnałów z rynku, że firmy szukając szybkich rozwiązań zaczynają korzystać z wielu narzędzi. Jest taki trend, że każdy działać zaczyna wykorzystując dedykowane rozwiązania. Przykładowo jedni mają pomysły na używanie Trello do zarządzania zadaniami, inni korzystają z Asany, działa IT wykorzystuje Jira i tak dalej. Jeśli działacie zdalnie, powinniście wybrać jedno narzędzie do zarządzania zadaniami. Oczywiście uważam, że Bitrix 24 nadaje się do tego świetnie, ale możecie wykorzystać inne rozwiązania, takie jak Google, Microsoft czy Zoho. Naprawdę ważne jest, aby wykorzystywać jedno rozwiązanie posiadające wspólny zestaw narzędzi dla wszystkich w firmie. Inaczej będzie trudno zarządzać wszystkimi działaniami. Wykorzystując rozdzielne narzędzia, pracownicy nie mogą współpracować i komunikować się w efektywny sposób. Wykorzystują wtedy preferowane rozwiązania i komunikatory, tak jak Viber, Messenger czy WhatsApp do komunikacji wewnętrznej. W takiej rozproszonej architekturze wkrada się chaos. Zarządzający nie mają pełnej informacji o realizowanych działaniach, a pracownicy nie wiedzą do końca, za co są odpowiedzialni. Hasłem przewodnim Bitrix 24 od samego początku, jak firma powstała, jest zdanie "Twoja firma zjednoczona". Bitrix 24 posiada zestaw 35 narzędzi. Doskonale rozumiemy, że różne działy potrzebują innych narzędzi do swojej pracy. CRM będzie wykorzystywane przez dział sprzedaży, zarządzanie projektami może będzie wykorzystywane przykładowo, powiedzmy, przez projektantów, ale jest to ten sam zestaw narzędzi, do którego każdy ma dostęp w jednym obszarze informacyjnym. W takim obszarze wiadomości rozpowszechniają się bardzo szybko można się dowiedzieć, kto za co jest odpowiedzialny i do kiedy dane zadanie powinno być wykonane. W łatwy sposób możemy skontaktować się z osobami w organizacji. Pracując zdalnie, bardzo ważne jest, aby zachować poczucie wspólnoty, zachować to, że pracujemy w jednej firmie, że jesteśmy jednym zespołem. Oto kilka slajdów dla tych, którzy dopiero chcą poznać platformę Bitrix 24. W Bitrix 24 istnieje wiele sposobów, aby zaprosić nowych użytkowników systemu.
Najszybszym sposobem jest wykorzystanie linka do szybkiej rejestracji. Pracownicy po prostu go klikają i po zatwierdzeniu są już użytkownikami platformy. Nie każdy ma dostęp do komputera. Dla tych użytkowników możemy wykorzystać funkcjonalność pozwalającą na zaproszenie pracowników za pośrednictwem SMS. Można zaprosić użytkowników z wykorzystaniem poczty e-mail lub jeśli jesteś administratorem, po prostu ich zarejestrować. To wszystko jest możliwe. Tutaj widzimy zrzut ekranu dotyczący profilu użytkownika. Jest bardzo ważne, aby po zarejestrowaniu uzupełnić ten profil, podać wszystkie dane kontaktowe oraz dodać swoje zdjęcie. To zdjęcie identyfikuje w systemie użytkownika, więc dzięki temu stajesz się rozpoznawalny. Bitrix24 pozwala na odzwierciedlenie struktury organizacyjnej w firmie i jest to niewątpliwie zaleta w stosunku do innych rozwiązań. Można i powinniście dodać Waszą strukturę organizacyjną. Szczególnie pracując zdalnie bardzo ważne jest, aby przykładowo znać wszystkie osoby pracujące w księgowości. Może ktoś do tej pory znał jedynie z imienia jedną osobę z tego działu. W kontekście pracy zdalnej ważne jest, aby móc sobie sprawdzić, kto pracuje w jakim dziale i mieć pełną informację o danych kontaktowych. Budując strukturę organizacyjną firmy widzisz imiona i nazwiska ludzi przypisanych do odpowiednich działów, więc wiesz, z kim powinieneś się kontaktować w danym temacie. OK. Po stworzeniu jednego środowiska dla wszystkich pracowników w firmie, kolejnym etapem, z którym będzie trzeba się zmierzyć, jest skuteczna komunikacja. Dopóki nie wyeliminujecie problemów ze skuteczną komunikacją, nie będzie można powiedzieć, że macie ogarnięty temat pracy zdalnej. Tutaj widać, z czym mierzą się ludzie w kontekście komunikacji. Występuje problem z potwierdzeniem otrzymania i przeczytania wiadomości. Wysyłając wiadomość, masz informację, że wiadomość została wysłana, a następnie przeczytana, ale tak naprawdę nie masz pojęcia, czy wiadomość została rzeczywiście przeczytana, czy system jedynie notyfikuje o tym, bo ktoś przez przypadek miał włączoną przeglądarkę czy aktywny telefon. Drugi problem to zachowanie koncentracji. W obecnej sytuacji jest bardzo ciężko ją zachować. Osoby, które mają dzieci, wiedzą, o czym mówię. Dla nich, jak tata jest w domu, to nie pracuje. Więc w takiej sytuacji mamy wiele czynników, które nas rozpraszają. O wiele trudniej jest także uzyskać szybką odpowiedź od menadżerów i pracowników. Trwa to o wiele dłużej. Zwykli pracownicy nie znają wewnętrznych procesów w firmie i nie zdają sobie sprawy, jak firma działa w oparciu o te procesy. Nie wiedzą, jak do końca wygląda proces zakupowy, proces składania wniosku o urlop itd. To są wszystko wieloetapowe procesy wymagające wielu zatwierdzeń odpowiedzialnych ludzi. W efekcie nie wiedzą, do kogo się zwrócić w danej sprawie, jeśli proces zatrzyma się na danym etapie. Na szczęście z pomocą przychodzą rozwiązania, które wykorzystują ideę sieci społecznościowych wewnątrz organizacji. Wewnętrzny intranet, w którym mamy tablicę aktywności, wygląda bardzo podobnie jak Facebook, którego większość zna i wie, jak używać. Każdy wie, jak wykorzystywać polubienia. W łatwy sposób można podejmować decyzje dzięki ankietom i głosowaniom. Mamy opcje A, B, C, ludzie głosują i mamy konsensus, w którą stronę idziemy. Powinniśmy zachowywać obecne maniery, mówiąc komuś cześć czy do widzenia. Możemy skorzystać z szablonów zadań, aby zachować pewne rutynowe działania, które dana osoba wykonywała wcześniej. W Bitrix24 można też wysyłać ważne informacje w formie ogłoszeń. Respondenci muszą kliknąć przycisk przeczytałem. Kiedy mówiłem, że ludzie nie mają pojęcia, czy tak naprawdę ktoś przeczytał tą wiadomość, to właśnie klikając ten guzik w konsekwencji wiesz, że Twoja wiadomość została przeczytana na 100%. Dla tych, którzy nie znają Bitrix24, slajd pokazujący, jak wygląda tablica aktywności w systemie. Jak widać, jest ona podobna do tablic z innych sieci społecznościowych. OK, krok trzeci jest także bardzo ważny, ponieważ trzeba ustalić wspólne zasady i zbudować etykietę online.
do stosowania przez wszystkich pracowników. Wszyscy rozumiemy znaczenie kultury organizacyjnej. Jest ona efektem wielu lat doświadczeń osób współpracujących w normalnych warunkach. Teraz tą kulturę musimy przystosować do pracy zdalnej. To, co widzicie na tym slajdzie, bardzo szybko będzie Was dotyczyło. Ciągłe rozmowy online i czat są bardzo interaktywne. Kiedy widzimy wiadomość, mamy poczucie, że musimy odpowiedzieć natychmiast. Jeśli widzisz wiadomości od 10 osób, kilka maili, wiadomości na WhatsAppie, to masz poczucie, że zaraz eksplodujesz. Ludzi to przytłacza. Upewnij się, że tak nie działasz u siebie w firmie. Nie róbcie sobie tego nawzajem. Nie wysyłajcie maila, godzinę później nie wysyłajcie wiadomości na Facebooku, czy ktoś go przeczytał, a jeszcze później nie odpalajcie wideo rozmowę z tą osobą. Ustalcie wspólne zasady, czy właśnie odpowiadać na czacie od razu, czy będzie ok, aby odpowiadać na wiadomość pod koniec dnia, czy może w ciągu godziny. Kolejnym tematem jest używanie niewłaściwych środków komunikacji do podejmowania ważnych decyzji. Przykładowo dyskutowanie o kontrakcie za 1 000 000 złotych przez Skype. Wiecie, każda decyzja wymaga wykonania wielu kroków. Temat powinien być przemyślany, może chcecie wykorzystać głosowanie, aby zebrać wszystkie za i przeciw odnośnie tego tematu. Jeśli forsujecie, aby podjąć ważną decyzję podczas 40-minutowego kola, to prawdopodobnie nie jest to dobry pomysł. Kolejnym problemem jest to, z czym teraz spotykamy się pewnie wszyscy. Możemy szybko komunikować się z poszczególnymi osobami lub nawet całym zespołem przez Facebooka. Ale na fejsie mamy też swoich przyjaciół i rodzinę, od których też otrzymujemy wiadomości. To bardzo przeszkadza w pracy, więc powinniśmy dążyć do tego, aby rozdzielić narzędzia do pracy od narzędzi do zabawy. W takim razie, jakie są skuteczne zasady współpracy podczas pracy zdalnej? Zasada numer 1. To, z czego możecie skorzystać w BTX24 w wersji Professional. Każdy powinien wystartować swój czas i zakończyć go po skończonej pracy. Jeśli tego nie używacie, ustalcie sobie zasadę, że pracujecie w tych samych godzinach. Jeśli pracujecie od 9 do 17, niech wszyscy bez wyjątków pracują w tym czasie. Jeśli każdy ustala sobie, kiedy pracować, to wkrada się chaos. Ludzie przestają być dostępni wtedy, kiedy powinni być dostępni. Punkt 2, bardzo ważny. Każdy temat powinien być przenoszony z czatu czy rozmowy do systemu w postaci zadania z przypisaną osobą odpowiedzialną za dany temat i z określonym czasem realizacji. Punkt numer 3. Powinniście i musicie używać swoich kalendarzy, które są udostępniane innym współpracownikom. W kalendarzu każdy powinien zamieścić informację o harmonogramie swojej pracy każdego dnia. To mega istotna informacja, aby skoordynować działania i aby inni wiedzieli, kiedy jesteście zajęci, a kiedy jesteście dostępni. Kolejnym tematem jest ograniczanie rozmów wideo, oczywiście w zależności od roli w organizacji. Ok, jeśli jesteś prezesem, możesz spędzać 8 albo więcej godzin na rozmowach wideo. Natomiast osoby w organizacji powinny i muszą wyznaczyć sobie jakiś limit, 1 godzinę, 2 godziny dziennie, aby mieć czas na pracę i wykonanie innych działań operacyjnych. Kolejna zasada. Kiedy pracujesz i używasz czatu, to jest on do pracy, a nie do prywatnych pogaduszek. Wiem, że trudno to osiągnąć, ale zdajecie sobie sprawę, że ciągłe przesyłanie informacji jest bardzo rozpraszające, więc warto w ciągu dnia pracy przesyłać jedynie informacje wyłącznie jej dotyczące. Tak jak wcześniej mówiłem, współdzielone kalendarze to podstawa. Tak to wygląda z poziomu interfejsu użytkownika. Kalendarze są dostępne już w wersji darmowej. Jest to świetne narzędzie, aby szybko zweryfikować, czy dana osoba jest dostępna w określonym czasie, czy też nie. W BTX24 są możliwe także połączenia wideo. Obecnie jest limit, że podczas jednej rozmowy może być połączonych do 12 osób. Warto jest spróbować wykorzystać właśnie narzędzia do wideokonferencji dostępne wewnątrz danej platformy, inaczej będziecie zmuszeni ciągle przełączać się między różnymi rozwiązaniami.
Wideo rozmowy są mega fajne, ale jak wspomniałem, powinny być używane według pewnych zasad. Ok, powinniście ustalić reguły dla spotkań. Wydaje się to prostym tematem, ale kiedy wszyscy pracują zdalnie, już do końca tak nie jest. Trudno jest znaleźć czas, który jest odpowiedni dla wszystkich. Jeśli zaplanujecie spotkanie na parę dni do przodu, to zdarza się, że bez wsparcia systemu ludzie zapominają o nim. Często występują też problemy techniczne z dźwiękiem i obrazem. Największym problemem jest to, że jeśli nie ma ustalonej agendy przed spotkaniem, to nie ma ustrukturyzowanej komunikacji. Działania bądź ustalenia ze spotkania nie są konwertowane w systemie na zadania, więc mamy problem z ich skuteczną realizacją. Ludzie rozmawiają, ale nie poczuwają się do odpowiedzialności za wykonanie zadania, myśląc, że zrobi je ktoś inny. To są problemy, które powinny zostać szybko rozwiązane. Jeśli będziecie używać spotkań w BTX24, sprawdźcie, aby wszyscy korzystali z kalendarzy, ponieważ wtedy łatwo znaleźć czas, który jest odpowiedni dla wszystkich uczestników spotkania. W łatwy sposób można założyć powtarzające się spotkania codziennie, co tydzień, co miesiąc, tak naprawdę z każdą częstotliwością, która Wam odpowiada. Warto przygotowywać agendy przed spotkaniem w celu ustrukturyzowania dyskusji. Tak jak już wspomniałem, można używać wideokonferencji do 12 użytkowników na spotkaniu. Wszystkie spotkania są synchronizowane z kalendarzami Google i Outlook i posiadają przypomnienia, aby o nich nie zapomnieć. Tu mamy zrzut ekranu, gdzie widzimy plan spotkań. W każdym takim spotkaniu możemy przygotować agendę i dać możliwość jej komentowania uczestnikom spotkania. Kolejnym krokiem jest rozpoczęcie gromadzenia i dzielenia się wiedzą online. Dlaczego? Ponieważ dopóki wiedza jest tylko w głowach naszych współpracowników, w momencie, kiedy ci pracownicy są niedostępni, to wiedza także staje się niedostępna i tu pojawia się problem. Jeśli używacie bazy wiedzy w BTX24, może to stać się jedynym miejscem, gdzie wszyscy mogą znaleźć pełną wiedzę o procesach, procedurach i instrukcjach. W BTX24 mamy możliwość tworzenia baz wiedzy dla całej firmy, ale także bazy wiedzy mogą zostać stworzone dla konkretnych projektów czy grup projektowych. Wykorzystując bazy wiedzy, łatwiej można szkolić pracowników. Można ich poprosić o zapoznanie się z informacjami i jedynie wytłumaczyć pewne kroki, które nie są dla nich zrozumiałe. To oszczędza oczywiście czas i pieniądze. Ostatni punkt jest oczywisty. Jeśli zawczasu nie zadbasz o zebranie wiedzy w firmie, jeśli odchodzą pracownicy, ich wiedza odchodzi razem z nimi. Warto więc zadbać o to, aby budować firmową bazę wiedzy i aby ta wiedza pozostała w firmie. Tak wygląda baza wiedzy wewnątrz systemu. Jeśli używacie stron lub sklepu online w BTX24, to ta funkcjonalność jest bardzo podobna. W bazie wiedzy jest zbudowany edytor wizualny, składający się z bloków funkcjonalnych, więc na zasadzie przeciągnij i puść możemy budować bazę, wypełniając ją treścią. BTX24 daje możliwość wyszukiwania treści w bazie wiedzy, a najważniejsze, że ta wiedza jest dostępna zdalnie z każdego miejsca. Kolejnym tematem, któremu warto się przyjrzeć, jest zarządzanie dokumentami. Pewnie większość z Was posiada systemy do zarządzania dokumentami. Problem w tym, czy w pełni wykorzystujecie ich możliwości. Jest to bardzo istotne w tych czasach, kiedy pracujemy zdalnie. Z doświadczenia wiem, że wciąż większość dokumentów znajduje się na lokalnych dyskach komputerów w biurze. Jeśli pracownicy nie mają dostępu do biura, to nie mają dostępu do dokumentów. Drugim problemem są niewłaściwe zdefiniowane prawa dostępu. Jeśli pliki umieszczone są w systemie do zarządzania dokumentami, to bardzo często prawa dostępu do plików są zbyt restrykcyjne lub zbyt luźne, co oznacza, że tylko osoba, która pracuje z danymi plikami, ma do nich dostęp lub udostępnia te pliki wszystkim wewnątrz firmy,
i nie jest to zazwyczaj najlepsze rozwiązanie. Trzeci punkt dotyczy wymiany plików poprzez różne kanały komunikacji. Tak naprawdę nie wiadomo, który z przesłanych dokumentów jest właściwy i czy edytujesz najnowszą wersję. Tracisz czas na porównywanie plików, które dostajesz różnymi kanałami. Ważne jest, aby korzystać z profesjonalnego systemu do zarządzania dokumentami. Jeśli jesteście klientami Bitrix24, to wiecie, że możliwość zarządzania dokumentami jest dostępna we wszystkich planach taryfowych, nawet darmowym. Wszystkie pliki są dostępne zarówno w chmurze, jak i lokalnie na komputerze. Nie chcę spędzać nad tym tematem wiele czasu, ponieważ jeśli używacie iCloud, Dropbox czy Google Drive, to doskonale wiecie, jak to działa. W Bitrix24 mamy dwukierunkową synchronizację plików, możemy zarządzać prawami dostępu do poszczególnych plików czy katalogów. W łatwy sposób, dzięki mechanizmowi wersjonowania, możemy przywrócić konkretną wersję dokumentu i w szybki sposób wyszukać dany plik. Tutaj widzimy, jak wygląda zarządzanie dokumentami z poziomu interfejsu użytkownika. W darmowym planie mamy możliwość wykorzystania do 5 GB przestrzeni dyskowej. Jeśli jest potrzeba zwiększenia tej przestrzeni, to w łatwy sposób można wybrać wyższy plan komercyjny. Jeśli nie zamierzacie korzystać z naszej platformy i zamierzacie wybrać inny system lub po prostu szukacie pomysłów, pamiętajcie o dwóch najważniejszych rzeczach. Aby ta platforma umożliwiała w optymalny sposób synchronizowanie plików pomiędzy komputerem a zasobami w chmurze i aby to rozwiązanie udostępniało elastyczny sposób zarządzania prawami dostępu. Prawa dostępu są tutaj bardzo ważne, ponieważ można korzystać z darmowych wersji niektórych platform, które pozwalają na synchronizację plików, ale bez wykorzystania odpowiednich praw dostępu, takie rozwiązania stają się bezużyteczne w kontekście pracy zespołowej. Ok, pamiętacie, jak mówiłem, że zwykli pracownicy nie rozumieją, jak realizowane są niektóre procesy biznesowe w firmie? To jest kolejny obszar, który powinniśmy zaadresować podczas pracy zdalnej. Przed wystąpieniem epidemii było to o wiele prostsze. Potrzebował ktoś urlop, to szedł do swojego szefa, szef wysyłał taki wniosek do HR ze swoją akceptacją, a ktoś z HR rejestrował wniosek w odpowiednim systemie i temat był załatwiony. Jak jest teraz? Wszyscy pracują z domu. Zwykli pracownicy nie zdają sobie nawet sprawy, jak ważne są sformalizowane procesy biznesowe, a nawet jeśli nie macie sformalizowanych procesów biznesowych, nadal pewnie robicie rzeczy zgodnie z pewnymi zasadami, gdzie ktoś musi coś zaakceptować itd., itd. Co powinniście zrobić? To przenieść pewne workflowy online. Działania, które były realizowane do tej pory jedynie przez zakomunikowanie ustne komuś o czymś w obecnych czasach, nie są już ok. Nie możesz na Skype'ie zadzwonić do kogoś z działu finansowego i zakomunikować jedynie, że ktoś zgodził się na zakup jakiegoś towaru za 30 tysięcy złotych. W systemie powinien być zaimplementowany proces z kilkoma działaniami i akceptacją przez osobę upoważnioną, aby zrealizować takie żądanie i aby pozostawić w systemie jakiś ślad. Do tego celu można w Bitrix24 używać projektanta procesów biznesowych. Jest to uniwersalne narzędzie, które może zostać użyte w kontekście wielu procedur biznesowych. Można realizować w nim wnioski o wystawienie faktury, o zapłacenie faktury, wnioski o urlop, wnioski o zwrot kosztów podróży służbowej itd., itd. Bardzo, bardzo ważne jest to, że każda osoba uczestnicząca w procesie dostaje powiadomienia w systemie o zaistniałej czynności. Przykładowo, księgowa może otrzymać informację, że taka i taka osoba zaakceptowała taką i taką fakturę i prosi, aby ją zapłacić w taki i taki dzień. Istotne też jest, że w Bitrix24 można łatwo zobaczyć, gdzie zatrzymał się dany proces i która z osób nie zrealizowała wymaganej czynności w procesie. Na tym slajdzie można zobaczyć, jak wygląda taki projektant procesów. Jak widać, możemy w nim projektować wymagane workflowy. Jeśli będziecie potrzebować pomocy,
Zachęcam do kontaktu z partnerami BTX24 w Polsce, którzy wykonali bardzo dużo tego typu automatyzacji i mogą Was wesprzeć w realizacji Waszych potrzeb. Podczas pracy zdalnej powinniście zamienić ustne polecenia na sformalizowane zadania w systemie, gdzie w łatwy sposób możemy przypisać osobę odpowiedzialną i ustalić ostateczny termin realizacji. O tym już trochę wcześniej wspominałem, ale jest to kolejny krok i bardzo ważny. W tej chwili jest bardzo trudno być efektywnym menadżerem czy kierownikiem, jeśli nie macie wdrożonego systemu do zarządzania projektami i zadaniami. Ponieważ nie widzicie, co robi poszczególna osoba, trudno jest zrozumieć, jak dana osoba jest obciążona pracą. Ktoś może mieć wolne przebiegi, a ktoś inny może pracować po godzinach. Wszyscy są tylko ludźmi, więc czasami zdarza się, że powiemy komuś, aby coś zrobił, ale ze względu na inne działania ta osoba zapomni tego wykonać. Ze względu na natłok pracy przesuwa się termin ostateczny wykonania poszczególnych zadań. To, co widzicie na ekranie, to rzeczywiste problemy, z którymi spotykają się ludzie podczas pracy zdalnej. Istnieje na świecie wiele firm, które działają zdalnie i mogą być efektywne m.in. dzięki wykorzystaniu systemów do zarządzania projektami i zadaniami. Tego typu rozwiązania gwarantują utrzymanie dyscypliny i dają kontrolę. Jeśli wykorzystujecie BTX24, możecie tworzyć zadanie dosłownie przez jedno kliknięcie. Bardzo ważne jest, że możecie podzielić jedno zadanie na podzadania lub tworzyć listy kontrolne w ramach jednego zadania oraz przypisywać osoby odpowiedzialne za każdy krok. To jest mega fajne, bo niektóre zadania są skomplikowane i warto wiedzieć, ile kroków danego zadania jest już zrealizowane. Jeśli ktoś mówi, że pracuje nad zadaniem, to nie jest to dokładna informacja w porównaniu z tym, że możemy sobie sprawdzić sami, że ktoś wykona już 80% działań w ramach konkretnego zadania, a nie jedynie usłyszeć ogólną informację, że pracuje nad tym. Nie musicie pamiętać też o wszystkich zadaniach, gdzie jesteście przypisani, bo system sam przypomni, że zbliża się czas ostatecznego wykonania tego zadania albo że właśnie zadanie jest już przeterminowane. Bardzo ważne jest, że w BTX24 wszystkie zadania mogą być pokazane chronologicznie w kontekście ostatecznych terminów realizacji. Oczywiście przełożeni mogą zobaczyć wszystkie zadania swoich podwładnych. No i ostatnia sprawa, mega ważna, kiedy używacie BTX24 w tym zakresie. Wszystkie pliki, komentarze i dyskusje są powiązane z danym zadaniem. To jest o wiele lepsze podejście niż zarządzanie zadaniami w Trello, a dyskutowanie o nich przez Skype czy Zoom. Ok, moja rekomendacja, którą proszę, abyście rozważyli, jest taka, abyście przestali dawać polecenia ustne, a zaczęli używać zadania ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za realizację tego zadania i ze wskazaniem terminu realizacji. Jeśli robicie wideokonferencje bez zdefiniowanych zadań, terminów i osób odpowiedzialnych, to nie zadziała. Szalenie istotne jest, aby wszystkie działania były zapisane w systemie. Jeśli używacie już BTX24, to wiecie, że w darmowej wersji można używać planera zadań do planowania swojej pracy. Użytkownicy mogą planować swoje zadania zgodnie z deadline'ami, jakie zostały określone w zadaniach. To, co widzicie na kolejnym slajdzie, to zrzut ekranu z wykresem Ganta pokazujący zależności między zadaniami. Wykres Ganta dostępny jest już w darmowym planie Bitrixa. Większość wie, do czego można to wykorzystać. Dla tych, co potrzebują wyjaśnienia, przytoczę pewien przykład. Załóżmy, że prowadzicie firmę budowlaną i prowadzicie projekt związany z budową budynku. Najpierw musicie zaplanować budowę fundamentów, następnie ścian, no i dach. To jedyna możliwa kolejność. Możesz odzwierciedlić ten proces w postaci zadań i zależności między nimi w BTX24. Jeśli macie opóźnienie na etapie budowy fundamentu o tydzień,
możesz to zmienić na wykresie Ganta i wszystkie zadania zależne od zadania z fundamentem zostaną automatycznie przesunięte o 7 dni. To bardzo przyspiesza przeplanowywanie zadań i dzięki temu oszczędzasz swój czas. Kolejnym krokiem jest pochylenie się nad tematem raportowania i kontroli pracowników. Ten obszar to jeden z koszmarów, który dotyka ludzi odpowiedzialnych za nadzór nad swoimi pracownikami. Menadżerowie obawiają się, że nie będą mieli kontroli nad poszczególnymi pracownikami i nie będą wiedzieli dokładnie, co robią i czy w ogóle pracują. Obawiają się, że praca zdalna spowoduje, że ludzie nie będą pracować wydajnie. W kontekście zbliżającej się recesji właściciele firm zastanawiają się, jak będzie można odróżnić dobrego pracownika od złego pracownika. Jakie wprowadzać mechanizmy, aby to badać i w chwili, kiedy będzie trzeba zdecydować, kto powinien zostać w firmie, a kto nie, mieć mechanizmy, które pozwolą podjąć właściwą decyzję. I ostatni temat. Osoby zarządzające, obawiając się, że stracą kontrolę nad ludźmi pracującymi zdalnie, stają się maniakami kontroli. To oczywiście standardowa reakcja, ale jak wiecie, takie zachowanie nie pomaga. Na szczęście istnieją narzędzia, które pomagają uzyskać przejrzystość w trybie pracy zdalnej. Inaczej mówiąc, można w łatwy sposób ogarnąć, kto co robi. Możecie w BitX24 widzieć zadania przypisane do swoich pracowników, macie informacje, ile zadań zostało pomyślnie zakończonych, jaki jest postęp tych zadań, które są w realizacji, możecie raportować o czasie, jaki jest postęp prac, możecie śledzić czas pracy na każdym zadaniu, więc w łatwy sposób można zweryfikować, ile zajmuje obecnie realizacja poszczególnych zadań w modelu pracy zdalnej. Na kolejnym widoku widać moje zadania. Mogę w łatwy sposób je filtrować, mogę zobaczyć zadania, w których uczestniczę, które zleciłem, bądź te, które jedynie obserwuję. Menadżerowie mają też dostęp do widoków pokazujących wydajność w podziale na grupy robocze. Jaki procent zadań został zrealizowany o czasie, ile jest bieżących zadań i ile z nich zakończono. W BitX24 możemy mieć wiele KPI, natomiast funkcjonalnością, z której powinniście lub możecie skorzystać, są raporty pracy. Raporty te są dostępne w wersji Professional. Można używać tygodniowych lub dziennych raportów, aby wiedzieć, kto co zrobił danego dnia. Zadania do tego raportu są dodawane automatycznie. Jeśli nie jesteście przekonani, aby używać tą funkcjonalność w systemie, powinniście w inny sposób to sobie zorganizować, bo w niektórych firmach to fajny sposób na zdyscyplinowanie ludzi. Kolejny zrzut ekranu przedstawia zarządzanie czasem pracy dla pojedynczego pracownika, ale w systemie jest dostępny widok pokazujący dzienne raporty pracy dla wszystkich pracowników. Widać, o której godzinie ktoś rozpoczął pracę, o której zakończył i czas trwania jego dnia pracy. Jeśli chcecie się pobawić tą funkcjonalnością, uruchomcie sobie proszę 30-dniowe demo, aby zobaczyć, czy Wam się to spodoba. Jest to fajne narzędzie, bardzo proste i motywujące dla ludzi. Ok, pierwsze 8 kroków dotyczyło, jak możemy uruchomić nasze wewnętrzne procesy i jak możemy współpracować wewnątrz organizacji. Jeśli jesteście firmą, która sprzedaje swoje produkty bądź usługi, to jak wiadomo nie przetrwacie za długo bez kontaktu ze swoimi klientami. Ostatnie 2 kroki będą dotyczyły sposobu zdalnej współpracy ze swoimi klientami. Można powiedzieć, że BitX24 jako firma jest ekspertem sprzedaży zdalnej, ponieważ do tej pory sprzedali setki tysięcy swoich subskrypcji. Żaden z ich produktów nie został sprzedany bezpośrednio. Wszystkie subskrypcje zostały sprzedane zdalnie. Pewnie wiele klientów zna BitX24 wyłącznie z tego, że posiada wbudowany CRM. Oglądając ten webinar, możecie być zaskoczeni, że BitX posiada także moduły do zarządzania dokumentami,
zarządzania komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną, zarządzania projektami i zadaniami oraz elementy HR. Ok, jeśli nie używacie CRM sprzedaży, to długo nie przetrwacie w modelu pracy zdalnej. Jeśli nie macie CRM-a, prawdopodobnie nie macie dostępu do aktualnej bazy swoich potencjalnych i obecnych klientów. Może dojść do sytuacji, że dwóch różnych sprzedawców będzie w jednym czasie próbowało ofertować tego samego klienta. Nie wpłynie to na pozytywny wizerunek firmy. Klienci są przyzwyczajeni, że mogą przyjść i porozmawiać o naszych produktach i usługach z osobą, którą już znają. A w czasach izolacji jest to trudne. Próbują dzwonić na numery biurowe, a tam nikt nie odbiera. Z kolei z naszej strony sprzedawcy, wyręczając swoich kolegów, próbują skontaktować się z istniejącymi klientami, nie znając historii kontaktów, przekreślając wypracowane relacje. Powstaje wiele, wiele problemów, które na szczęście można przezwyciężyć dzięki BitX24 lub innym CRM-om dostępnym w chmurze. Jeśli będziecie chcieli używać BitX24 jako CRM-a w chmurze, to dobrze się składa, bo nasz system jest dostępny wszędzie i o każdej godzinie, a najważniejsze, że posiada funkcjonalności umożliwiające zarządzanie prawami dostępu do poszczególnych danych. W wielu przypadkach wymagane jest, aby handlowcy mieli dostęp jedynie do danych swoich potencjalnych lub istniejących klientów. W BitX24 można ustawić uprawnienia, kto może oglądać dany rekord, kto może aktualniać dany rekord itd. Jak wiemy, są różni ludzie i w czasach recesji może ktoś wpadnie na pomysł, aby wykraść całą bazę danych i na własną rękę oferować klientom te same produkty po niższych cenach. Dzięki funkcjonalnościom BitX24 możemy właściwie zapobiec takim sytuacjom, konfigurując odpowiednie prawa dostępu. Kolejną ważną kwestią, którą mamy, to to, że wszystkie nasze kontakty z klientami we wszystkich kanałach, czyli przez e-mail, telefon, czat, formularze internetowe, trafiają w systemie w jedno miejsce i zazwyczaj są powiązane z dealem, leadem lub osobą. To prawda, że BitX jest CRM-em obsługującym wiele kanałów. Możecie wewnątrz systemu odbierać telefony, odpowiadać na maile, na wiadomości z Facebooka, z WhatsAppa i innych popularnych komunikatorów. Wszystko to jest dostępne dla Waszych handlowców. Dobra, spójrzmy na zrzut ekranu z systemu, jak wygląda wycinek procesu sprzedażowego. Jak widać, w bardzo przejrzysty sposób widać tematy, jakie są realizowane na każdym etapie sprzedażowym. Czerwone znaczniki informują użytkownika, że zbliża się termin realizacji pewnych działań na poszczególnej sprzedaży, więc szybko można zorientować się, gdzie wymagana jest nasza reakcja. Metodą przeciągnij i puść możemy w łatwy sposób przenieść poszczególne tematy do kolejnych etapów sprzedażowych. I dochodzimy do ostatniego kroku, gdzie zachęcam Was, aby samemu nauczyć się prowadzić całą komunikację wewnątrz CRM-a, a potem przekazać to swoim przedstawicielom handlowym. To podstawa do zbudowania wielokanałowych contact center z wykorzystaniem wielokanałowych CRM-ów. Klienci kontaktują się z nami kanałem, który jest dla nich odpowiedni. Zazwyczaj jest to telefon, e-mail lub formularze na stronach internetowych lub chcą się komunikować poprzez czat lub sieci społecznościowe. Musicie mieć pewność, że wszystkie te kanały są dostępne z poziomu Waszego CRM-a. Inaczej spotkacie się z wieloma problemami. Tutaj mamy problem numer jeden. Telefony biurowe pozostają w biurze. W czasach izolacji nie ma do nich dostępu, więc nie można odbierać połączenia od klienta. Rozwiązaniem na to jest możliwość odbierania i wykonywania połączeń telefonicznych z laptopa w Twoim domu z wykorzystaniem CRM-a i usługodawców telefonii internetowej. Jak już mówiłem, zapytania od klientów spływają wieloma kanałami. Jeśli nie mamy ich zgromadzonych w jednym miejscu, to staje się to bardzo nieefektywne. Jeśli szukacie jakichś sposobów, aby wiedzieć, co Wasi handlowcy opowiadają Waszym klientom, pracując zdalnie, lub o co pytają klienci podczas rozmów telefonicznych,
może Wam pomóc funkcjonalność nagrywania rozmów telefonicznych w CRM. Ważną kwestią jest to, aby ludzie pracujący na pierwszej linii zdalnie nie czuli się osamotnieni i mogli liczyć na Wasze wsparcie. I znowu dobrą wiadomością jest to, że istnieje wiele dobrych CRM-ów dostępnych w chmurze, które mogą Was wesprzeć w zaadresowaniu tych problemów. Jeśli używacie BitX24, to wiecie, że można połączyć CRM z telefonią internetową, wszystkie rozmowy mogą być nagrywane, rozmowy przychodzące mogą być przekierowywane bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za klienta lub sprzedaż, dzięki rozpoznawaniu po numerze telefonu, kto dzwoni do firmy i weryfikowaniu, do kogo powinna zostać przekierowana rozmowa. Tutaj mamy jeszcze widok pokazujący, jak wygląda w systemie wielokanałowe centrum kontaktowe. W prosty sposób można uruchamiać kanały komunikacji, które są odpowiednie do prowadzenia Waszego biznesu. Ok, pozwólcie, że podsumuję przedstawione 10 kroków, które powinniście zrealizować, aby przejść na zdalny model pracy szybko i efektywnie. Punkt numer jeden, który jednocześnie jest najważniejszym punktem. Stwórzcie sobie jedną wspólną przestrzeń cyfrową dla wszystkich pracowników w firmie. BitX24 nadaje się do tego świetnie, jest dostępny za darmo, a jeśli zdecydujecie się na wersje komercyjne, licencjonowany jest per instancja, a nie per użytkownik, więc macie stałe koszty operacyjne za korzystanie z platformy. Powinniście ustalić i przestrzegać wspólnych zasad i zbudować mechanizmy skutecznej komunikacji. To jest punkt numer 2 i 3. Zacznijcie organizować regularne spotkania online, codziennie lub co najmniej raz w tygodniu. Znajdźcie sposób, aby zbierać wiedzę i dzielić się nią w najbardziej efektywny sposób, wykorzystując platformę, którą uruchomiliście. Przenieście wszystkie procesy biznesowe, wszystkie procesy akceptacji do chmury. Punkt numer 7. Przestańcie gadać, zacznijcie używać zadań. W obecnych czasach system do zarządzania zadaniami i projektami jest niezbędny i bardzo ważny. Punkt numer 8. Powinniście zbierać raporty czasu pracy. I ostatnie dwa punkty. Aktywujcie sprzedaż zdalną i efektywnie komunikujcie się ze swoimi klientami z wykorzystaniem wszystkich niezbędnych kanałów komunikacji. Podjęcie działań w tych obszarach pozwoli Wam na efektywną pracę w modelu zdalnym. Tutaj macie linki, gdzie możecie znaleźć pomoc dotyczącą systemu BitX24. Pod adresem bitx24.pl/partners znajdziecie dedykowanych partnerów BitX24 w Polsce, którzy mogą Was wesprzeć w doradztwie w temacie wyboru odpowiedniej subskrypcji systemu, przeszkolić czy pomóc we wdrożeniu. Na kanale YouTube możecie zobaczyć filmy dotyczące poszczególnych funkcjonalności BitX24. Dla użytkowników darmowego planu taryfowego mamy wiele materiałów dostępnych na stronie helpdesku kompletnie za darmo. A dla użytkowników planów komercyjnych BitX24 udostępnia swoje wsparcie, gdzie możecie bezpośrednio zgłosić się z pytaniami. Jeśli uważacie, że przedstawione przeze mnie informacje są ważne, interesujące, namawiam do udostępniania tego webinaru wśród swoich znajomych i współpracowników. Mam nadzieję, że ten webinar będzie też pomocny dla osób, które już korzystają z BitX24 i zainspiruje ich do bycia jeszcze bardziej efektywnym i skutecznym dzięki wykorzystaniu platformy. Wszyscy wiemy, że epidemia niedługo się skończy i znowu wrócimy do normalności. Wiele firm, niezależnie od obecnej sytuacji, przechodzi na model pracy zdalnej, więc mam nadzieję, że przedstawione pomysły będziecie mogli wykorzystać w codziennych działaniach już w normalnych czasach. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i do usłyszenia.